Dariusz dopierała, poszukując własnej wartości. Moim celem jest stworzenie książki, ale również i tych prezentacji filmów w jak najbardziej praktycznej formie. Przy czym praktyczność ma dla mnie kilka wymiarów. Przede wszystkim znajdziesz tutaj zestawy ćwiczeń do różnego samodzielnego wykonania. Po drugie, większość z nich opiera się na moich własnych doświadczeniach z sobą, o czym być może kiedyś opowiem. W związku z tym są to ćwiczenia, które są sprawdzone praktycznie przeze mnie. Czasami adaptowane do potrzeb poczucia własnej wartości. I to jest ten trzeci wymiar praktyczności. Jest to próba zastosowania różnych narzędzi dostępnych w wielu miejscach, opartych na coachingu, NLP czy terapii, ale dostosowanych do pracy z poczuciem własnej wartości, ale również można powiedzieć, że w pracy z uzależnieniem, współuzależnieniem czy z innymi problemami, które łączy wspólny mianownik – obniżona samoocena. Są tutaj również wykorzystane przeze mnie w tej książce, w tych filmach, informacje dotyczące pracy wspólnot 12-krokowych. Bardzo trudno jest mi określić wszystkie źródła, które wykorzystuję w swojej pracy i książce. Dlatego też nie zamieszczam tutaj żadnych źródeł, odsyłaczy do przypisów, bo tego po prostu się nie da. Dlaczego? Przede wszystkim wynika to z mojego sposobu zdobywania wiedzy. Mój umysł tak pracuje, że kiedy zdobywam nową wiedzę, zawsze odnoszę ją do moich dotychczasowych doświadczeń, dotychczasowych umiejętności, dotychczasowej wiedzy. W związku z tym po pewnym czasie, jeżeli coś przyjmuję jako swoje i staje się częścią mojego sposobu funkcjonowania, myślenia i moich ćwiczeń, czasami tracę źródła. Nie wynika to w żaden sposób z braku szacunku dla autorów, ale tylko i wyłącznie z mojego stylu zdobywania wiedzy. Skąd pomysł na tą książkę? Przede wszystkim jednym ze źródeł inspiracji do powstania tej książki były opracowane kiedyś przeze mnie badania ankietowe dotyczące poczucia własnej wartości oraz szkolenie z tego zakresu, które kiedyś przygotowałem w ramach studium pomocy psychologicznej. Mam nadzieję, że korzystanie z tego cyklu filmów i w przyszłości z książki będzie dla Ciebie czymś naturalnym. Będzie to naturalny proces, który będzie zachodził poprzez Twój udział w wykonywaniu różnego typu ćwiczeń. Praca z poczuciem własnej wartości jest tylko symbolem, pod którym może się kryć wiele znaczeń. Przede wszystkim ważne jest jednak to, jakie znaczenie ma to dla Ciebie konkretnie. Chciałbym bowiem, aby to był Twój cykl filmów, aby to był Twój cykl rozwojowy, a w przyszłości być może również Twoja książka. Zapraszam. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Darek Dopierała.